Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie. Dzisiaj tak na szybko przegląd szklarni i tego, co tam się dzieje w niej. Chciałbym także rozsadzić ten mój imbir, dlatego że już się zawija na poddaszu i nie ma sensu go tam dłużej trzymać. Stał się dosyć wiotki i wysoki, dlatego zobaczmy, ile go tam narosło. No i w ogóle oceńmy jakość tych sadzonek. Na początek musimy jakoś wyjąć to wszystko z doniczki. Najłatwiej po prostu chwycić za część zieloną i unieść do góry, bo wyjdzie jak babka z piasku. Natomiast rozdzielenie już troszeczkę więcej problemu przysporzyło, no bo te korzenie mocno poprzerastały, zresztą to będzie zaraz widoczne. Co do samych sadzonek, można tak na oko ocenić, że bulwy powiększyły swoją objętość o 1/3. Bardziej wszystko poszło w tą część zieloną, no też słaba ziemia, to było, miało być tylko na start, a tak naprawdę no one rosną w tym i to dosyć mocno. Wyciągnęły pewnie z tej ziemi wszystko, co tam tylko było do wyciągnięcia. Widzę też takie malutkie odrosty, czyli te roślinki będą tak jakby wychodzić kolejne, będą kolejne części zielone się pojawiać. Myślę, że w szklarni, w kastrze będzie w miarę ciepło i dobra ziemia, bo tam przecież kompost, troszkę obornika i wszystkiego, powinno to całkiem fajnie wtedy rozrastać się. No, ocenimy oczywiście na koniec sezonu, no a na razie porozrywajmy. W sumie dziwna sytuacja, bo kilka bulw, a dokładnie to dwie, są takie, które dopiero będą startować i praktycznie nie mają w ogóle tych odrostów wypuszczonych, tam takie malutkie kiełki z nich tylko wyszły, a reszta no, ma około metra wysokości. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy coś było nie tak z samym tym imbirem, może był zapryskany jakimś środkiem antystartującym, że tak powiem, czy coś takiego. W każdym bądź razie przeleżał no, 3 miesiące w ziemi i nie wypuścił pędów. Oczywiście to, że jest lekko opóźniony, nie oznacza, że się go pozbędę. Wsadzę go również do kastry, niech sobie rośnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc idziemy po kolei. Tutaj mam 4 sadzonki, które zostawię do posadzenia w innej doniczce, po prostu w ogrodzie, nie w szklarni. Oraz jedną, którą posadzę do gruntu, tutaj do skrzyni, razem z bulwą, taką, która jeszcze nie wystartowała. Jedną bulwę oraz większą część sadzonek z Biedronki wysadziłem tutaj, do tej kastry. Przed rurką są sadzonki z Biedronki, plus jedna duża sadzonka jest zaraz za rurką, tak żebym mniej więcej wiedział, gdzie, które są z Lidla, które z Biedronki. No i tutaj z brzegu od ścianki wsadziłem też tą bulwę, która jeszcze nie wystartowała na dobre. No zobaczymy po prostu, jak ona się będzie rozwijała później w trakcie sezonu. 3 sadzonki, które mi zostały, postanowiłem wsadzić po prostu do gruntu w szklarni. Takie fajne palemki. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzą. Myślę, że będą miały bardzo dobre warunki. A przy okazji pochwalę Wam się, bo taką miłą niespodziankę zrobił mi, można powiedzieć, dereń, który w zeszłym roku miał raptem kilka owoców, a w tym roku widzę, że będzie ich kilkadziesiąt, jak nie nawet więcej. Bo na każdej gałązce wisi kilka sztuk i widać, że one się trzymają, rozwijają, że nie odpadną tak szybko, jak na przykład moje morele. Zarówno pigwa, jak i pigwowiec, można powiedzieć, stanęły na wysokości zadań w tym roku. Co tutaj dużo mówić, pigwa obsypała się kwiatem, pigwowiec również był obsypany kwiatem, każdy jeden w ogródku, lecz tylko jeden tak naprawdę zawiązał bardzo dużą ilość owoców. Myślę, że najwięcej wpływu na to miało to, że no był pod niego wylewany ten muł, który się zbiera w filtrze od oczka. Ponadto, jeśli chodzi o pigwę, no to jest to młode drzewko, dwuletnie, wiadomo, pewnie szczepione stare drzewo na młodej podkładce, dlatego tak też się dzieje, że one tak chętnie wcześniej owocują. Tutaj myślę, że nie powinienem zostawiać tych owoców, ale jeśli jakieś się zawiążą i zostaną i te drzewko będzie w stanie ich wykarmić, to po prostu podeprę. Drzewko jest to uprawa amatorska, nie będziemy się nad tym rozwodzić, a ja chciałbym po prostu w tym roku mieć jakąś pigwę z własnego ogródka. A wracając do tematu nawożenia drzewek i krzewów owocowych w ogrodzie w okresie maja i czerwca, to zauważyłem, że chyba najlepiej mi się sprawdza po prostu podlewanie ich gnojówką. Gnojówką zrobioną z odchodów przepiórczych. Pomiot przepiórczy zalewam wodą i to jest mniej więcej tak, że do wiaderka takiego 10-litrowego zasypuję do pełna tej słomy, tej ściółki po prostu zebranej z klatki. Wszystko jak leci, nie odsiewam tego. Następnie zalewam wodą do pełna. To sobie tak stoi 2-3 dni. Oczywiście tam zamieszam, żeby przyspieszyć proces fermentacji. Po tygodniu zdejmuję cały ten kożuch, który jest na wierzchu. Zostaje mi około 2/3 wiaderka takiej nawet nie gęstej brei.
I tą breję wykorzystuję w taki sposób, że mieszam, odmierzam litr do wiaderka 20-litrowego, czy tam troszeczkę mniej niż litr, uzupełniam wiadro do pełna wodą i taką jedną całą porcję wylewam pod duże drzewko, a pod mniejsze krzewy po prostu po połowie, czyli po 10 litrów. Staram się oczywiście to robić w momencie, kiedy był jakiś deszcz, albo wcześniej podlewać też tą ziemię, żeby to się tam lepiej rozchodziło, żeby też nie popalić tej rośliny. I póki co tak nawożone drzewka i krzewy naprawdę dobrze rosną i szybciej po prostu rozwijają się na ogrodzie. Jednak ta ziemia tutaj jest dosyć słaba, piaszczysta, przepuszczalna, to wszystko ucieka głębiej i cała moja praca idzie na marne. Więc warto to robić cyklicznie, aby efekty były stałe, no i żeby się cieszyć owocami z drzewek. Dzięki za wizytę, ja się z Wami żegnam, bo jeszcze muszę troszeczkę ziemi sobie przygotować. Przywiozłem z pola, nie jest to najpiękniejsza ziemia, ale jak ją wzbogacimy trochę kompostem i obornikiem, to myślę, że imbir w niej będzie bardzo ładnie rósł. Cześć i na razie, trzymajcie się, miłego tygodnia.